Cześć, witajcie w kolejnym tutorialu poświęconym edycji zdjęć i dzisiaj Was zabieram w podróż w czasie. Mianowicie zabieram Was do 2015 roku, do jednego z pierwszych, nie pierwszego, ale jednego z pierwszych moich zdjęć krajobrazowych wykonanych w RAW-ie. Tak, to co słyszeliście we wstępie to nie pomyłka. Dzisiaj zajmę się edycją jednego rzeczywiście z pierwszych moich zdjęć, a chyba pierwszego wykonanego w RAW-ie, które zostało wykonane 30 lipca 2015 roku, około godziny 19. I ci z Was, którzy śledzą od początku losy Pole & in the Lens, wiedzą, że to jest mniej więcej ten moment, kiedy ja zacząłem fotografować. Wtedy dosłownie parę dni wcześniej wyczytałem, że powinniśmy fotografować w RAW-ach, bo w postprodukcji możemy osiągnąć więcej. To zdjęcie zostało wykonane, co ciekawe, aparatem Canon EOS 400D. Konkurentem na tamte czasy bodajże Nikona D80 i Sony A100, to mniej więcej tak wyglądało, bo ten aparat jest z roku 2007. Jest on następcą Canona 350D i w dodatku przy robieniu tego zdjęcia został wykorzystany kitowy obiektyw o ogniskowej 18-55 ze światłem 3,5 do 5,6. Więc naprawdę zestaw w porównaniu do tego, czym dysponujemy dzisiaj, bardzo powiedziałbym marniutki, ale zobaczmy, ile z tego zdjęcia jesteśmy w stanie tak naprawdę wydobyć w samym Lightroomie, nie sięgając do Photoshopa, bo wielu z Was narzeka, że w Photoshopie jest za trudno. Więc zobaczmy, co zrobimy w Lightroomie z tym zdjęciem. Pierwsza podstawowa rzecz. Skoczmy do panelu Lens Correction, wybierzmy sobie usunięcie aberracji chromatycznej i włączmy korektę profilu obiektywu. Już tutaj widać, że mamy pierwszy kłopot, ponieważ ten obiektyw nie został automatycznie znaleziony w bazie Lightrooma, więc zobaczmy, co możemy zrobić. Wybieramy opcję Canon. No i tutaj odpowiednik tego obiektywu został znaleziony, więc myślę, że to była pierwsza wersja. Sięgnijmy po nią, tak naprawdę te różnice są niewielkie. I to tyle, jeśli chodzi o korektę obiektywu. Następnie wskakujemy do panelu Details i na razie zmniejszmy parametr Sharpening i wybierzmy sobie redukcję szumu gdzieś w okolicach 20. Myślę, że to będzie ok. To zdjęcie zostało wykonane na ogniskowej 24 mm przy ISO równym 100 na przysłonie równej 4. To też pokazuje, że jeszcze wtedy nie bardzo wiedziałem, jak robić zdjęcia. Czas naświetlania 1,160 sekundy. Tego dnia pamiętam, jak dzisiaj były bardzo wietrzne warunki, więc ten czas 1,160 mógłby być nawet krótszy, bo jeżeli się przyjrzymy, to widać tutaj, że to zdjęcie nie jest idealnie ostre, ale tym się nie przejmujmy. Zobaczmy tak naprawdę, ile z tego zdjęcia wyciągniemy. I teraz rzecz kolejna, którą sobie zrobimy. Przejdziemy do panelu Basic i pierwszą rzeczą będzie wyciągnięcie cieni. Zobaczcie, już jeden suwak powoduje, że nagle to zdjęcie zaczyna żyć, ale z pewnością możemy zrobić zdecydowanie więcej. To, co widać w tych chmurach, widać, że jest tam delikatny kolor. To będziemy chcieli na pewno wykorzystać. Widać też, że część tych traw jest dość już mocno wysuszona, więc to też byśmy chcieli wykorzystać. Więc zobaczmy, co możemy zrobić. Mamy wyciągnięte cienie, przygaśmy nieco światła, gdzieś do wartości około -50, następnie podciągnijmy ekspozycję, tak żeby nasz histogram rozłożył się tu w miarę idealnie i myślę, że możemy podbić temperaturę barwową, czyli balans bieli do 6250 kelwinów. Już jest ciekawiej, zrobiło się troszeczkę cieplej, więc wyciągnijmy jeszcze vibrance gdzieś w okolice 25. Zobaczcie, wszystko zaczyna powoli żyć. I to na razie tyle, jeśli chodzi o ten panel podstawowy. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić dalej. I tu znowu sięgnę do czegoś, co jak wiecie bardzo lubię, czyli panelu HSL, Hue, Saturation i Luminance. I zabierzmy kolory zielone bliżej koloru żółtego, a kolory żółte bliżej koloru pomarańczowego. To jest to, co zrobimy. I zobaczmy teraz, co możemy zrobić z saturacją. Jeżeli podbijemy sobie saturację koloru żółtego i koloru pomarańczowego, to widzicie, to zdjęcie tutaj zaczęło dość fajnie pracować. Ja może sobie zrobię kopię wirtualną tego zdjęcia. No właśnie, mamy ją tutaj. I teraz to, co zrobimy, to sobie zresetujemy ustawienia. Zobaczcie, to jest nasze zdjęcie w tej chwili, a to jest to, od czego zaczęliśmy, więc już widać dosyć istotną różnicę. Teraz kolejną rzeczą, którą na tym zdjęciu zrobimy, spróbujmy jeszcze ten orange podciągnąć sobie bliżej orange'a, tak? Więc bliżej czerwieni. Więc zobaczcie, tutaj to dostało trochę ekstra znowu koloru i podnieśmy sobie jeszcze jasność, czyli luminancję. O właśnie, tego koloru żółtego i koloru pomarańczowego. To jest to, co mnie bardzo interesuje. Wróćmy do panelu Basic i tu trochę więcej światła, może nie aż tyle, 0,50, i myślę, że jeszcze troszeczkę możemy przygasić sobie światła tutaj w chmurach, światła w światłach. I to tyle, jeśli chodzi o tą fotkę ogólnie, a teraz wykorzystajmy filtr gradientowy i popatrzcie, tym filtrem gradientowym zgasimy sobie niebo, no ale na razie musimy go wyzerować. I tu Wam pokażę jeden prosty trik, który możemy wykonać w Lightroomie. Mianowicie chciałbym, żeby tu pojawiło się trochę fajnego, pomarańczowego czy żółto-pomarańczowego koloru. Tu, gdzie mamy właśnie te białe plamki na chmurach. No więc co zrobimy w tej sytuacji? Podniesiemy sobie temperaturę barwową, zmienimy światła, to znaczy zejdziemy trochę z jasnościami, ale tylko na tym filtrze gradientowym, i to, co zrobimy jeszcze, to dodamy tutaj dość sporo saturacji. O, właśnie w ten sposób. I teraz to, co mnie interesuje, to interesuje mnie tak naprawdę to, żeby ta zmiana nie działała na samym filtrze, na całym filtrze, bo jak widzicie, w drzewach to samo zaczęło się dziać, ale chciałbym, żeby to się zadziało tylko w światłach. To drzewo ewidentnie jest w cieniach, więc wybiorę sobie funkcję Range Mask i następnie wybiorę sobie parametr luminance, czyli chcemy ten nasz filtr gradientowy zastosować tylko dla świateł. I w tym panelu, w części Range, przesunę sobie ten suwak w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście działali tylko w światłach. Zobaczcie, nasza maska w tej chwili działa tu, gdzie są te czerwone kolory. I jak widać, ona działa tylko i wyłącznie na niebie. No i teraz pomanipulujmy tym jeszcze troszeczkę. Po pierwsze, dodajmy nieco clarity, żeby na tym niebie się pojawiła dodatkowa tekstura. Zmieńmy nieco ten kolor. Przesuńmy się z tym kolorem bliżej pomarańczy, bliżej takiego żółto-pomarańczowego koloru. Może jeszcze nawet troszeczkę, o, w ten sposób. I kolejną rzeczą, którą spróbujemy zrobić, to jeszcze pobawić się tutaj ekspozycją, a mianowicie trochę ją zgasimy i zobaczmy, co jeszcze możemy uzyskać z saturacji. No właśnie, niech tutaj się pojawi trochę takiego ekstra pomarańczowego, nie za dużo, żeby nie zaczęły nam się pojawiać tutaj jakieś artefakty, czyli jakieś dziwne plamki i nierówne przejścia. Tu jeszcze możemy wybrać sobie coś takiego, żeby smoothness ustawić bliżej tej wartości 100, powiedzmy na 80, żeby te przejścia tonalne były tutaj przyjemniejsze. I jeszcze popatrzmy, im wyżej jedziemy, tym dodajemy więcej saturacji. Tutaj znajdźmy odpowiednią barwę, którą za chwilę sobie jeszcze na dole zbalansujemy troszeczkę. Ok, niech to będzie mniej więcej ten kolor. To poszukiwanie koloru jest bardzo istotne, żeby tutaj nie przesadzić, nie uciec gdzieś w magentę o coś takiego, czy przepraszam, nie w magentę, a w czerwień, tylko właśnie, żeby było tu pomarańczowo-żółto. No dobrze, mamy to. Niech będzie w ten sposób i w tej chwili dodajmy drugi filtr gradientowy. Wybierzmy opcję New i ten filtr dodajmy tutaj. Ponownie musimy go wyzerować. I teraz ocieplimy jeszcze tutaj sobie ten dół, zgasimy troszeczkę nasze cienie, o, w ten sposób, i dodamy też trochę saturacji, ale tym razem chcemy, żeby ta saturacja zadziałała tylko w cieniach, więc znowu wybierzmy sobie Luminance i następnie, o, w ten deseń zadziałajmy tylko w tej dolnej części naszego kadru. Popatrzcie, nacisnę Done. I teraz wróćmy do wszystkich ustawień, zobaczymy, co tu jeszcze możemy zrobić. Podnieśmy trochę jeszcze tą temperaturę barwową, dajmy trochę korekty, takiej, która doda nam tutaj jeszcze ekstra kontrastu. I na koniec myślę, że pobawmy się jeszcze właśnie tym suwakiem temperatury i zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić, dodając tutaj nieco vibrance, gasząc trochę te cienie albo je wyciągając. I pracując jeszcze suwakiem Highlights. Ważne jest to, żeby tutaj na niebie nie zaczęły się pojawiać jakieś szare plamy czy coś takiego. One tutaj, tu jesteśmy tak na granicy. No i na koniec jedna rzecz, którą będziemy chcieli zrobić, to wejście sobie do panelu Detail i następnie podniesienie parametru Sharpening do, powiedzmy, wartości 35 i wyostrzamy tak naprawdę tylko i wyłącznie nasze drzewo i te trawy na dole, żeby za dużo tego ostrzenia nie działo się w chmurach. Jeszcze na koniec zerknijmy do panelu Calibration i zobaczmy, czy dodając tutaj trochę saturacji i manipulując tym kolorem, tą barwą hue, przesuwając czerwienie do pomarańczy, zobaczmy jeszcze, jak będzie z niebieskim kolorem, w ten sposób. No i to tyle. Zobaczcie, dzięki temu, że pobawiliśmy się trochę tym, co tutaj widać, to uzyskaliśmy taki efekt, że zdjęcia, które wygląda w ten sposób, przeszliśmy do zdjęcia, które wygląda w ten sposób. Więc jak widzicie, może jeszcze troszeczkę mniej tej ekspozycji, więc jak widzicie, tak naprawdę to, że zdjęcie zostało wykonane Canonem 400D z obiektywem kitowym, zostało dość mocno niedoświetlone. Nie przeszkadza nam to w tym, żeby wydobyć z tego zdjęcia dużo, dużo więcej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest możliwe. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnych poradnikach już wkrótce. Na razie, cześć!